Polacy, którzy przebywają na lotnisku w Tel Awiwie, mają być ewakuowani do kraju. W tym celu wysłano wojskowe Herkulesy. Opuścić Izrael chcieliby także ci, którzy przebywają w hotelach i innych miejscach. Przedstawiciele polskiej dyplomacji apelują jednak, by pozostać w aktualnym miejscu i by śledzić komunikaty. Przemieszczanie się nadal jest niebezpieczne. To najważniejsza informacja dla rodzin Polaków, którzy obecnie przebywają na terenie Izraela. Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazanych przez MSZ, a także polski kontyngent w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał. Nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście. Do Izraela wysłano dwa samoloty C-130 Herkules. To one mają zabrać do Polski osoby, które przebywają na lotnisku w Tel Awiwie. Z informacji, które mamy teraz, wynika, że tam około 200 polskich turystów oczekuje na powrót do Polski, w tym dzieci, wycieczka szkolna z Chełma. Oczywiście wszyscy zostaną zabrani do Polski. Powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wielu Polaków nadal oczekuje na informacje w sprawie bezpiecznego powrotu do kraju również poza lotniskiem. Pan Bartosz przebywa w jednym z hoteli na terenie Tel Awiwu. Nie udało mi się skontaktować z ambasadą polską. Próbowałem kilkukrotnie dzisiaj w ciągu dnia dzwonić, ale ten numer alarmowy ambasady nie odpowiada. Wysłałem maila zgodnie z komunikatem władz, z informacją, gdzie się znajduję. W ogóle też moją podróż zgłosiłem w systemie Odyseusz przed wyjazdem i tak naprawdę jedynie z tego systemu Odyseusz dostałem maila od ambasady mówiącego o tym, że loty w większości są odwołane i że należy szukać możliwości powrotu do Polski na własną rękę. No a z drugiej strony, żeby na razie zostać w hotelu w bezpiecznym miejscu i starać się nie podróżować na lotnisko. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński apeluje do Polaków na terenie Izraela, by pozostali w aktualnym miejscu. W tej chwili, jeżeli ktoś jest na terenie Izraela, to powinien pozostać w tym miejscu, w którym się znajduje. Ze względów bezpieczeństwa. Przemieszczanie się po terytorium Izraela jest bardzo niebezpieczne z uwagi na to, że ataki mają miejsce w zasadzie w całym kraju. Trudno to przewidzieć. Kluczowe są komunikaty zarówno miejscowych służb, jak i te umieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i poprzez system Odyseusz oraz w mediach społecznościowych. Na razie odwołane są loty komercyjne. Sytuacja jest dynamiczna, ale jak dodaje wiceminister Jabłoński, każdemu zostanie udzielona pomoc. Każda osoba, która nie będzie miała takiej możliwości, jeśli rzeczywiście tych lotów nie będzie, nie będą dostępne, każda osoba uzyska naszą pomoc. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby również loty ewakuacyjne przeprowadzać. Natomiast to się będzie zmieniało z dnia na dzień. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje, by pilnować, aby telefon osób przebywających na terenie Izraela był cały czas naładowany.